proszę, stretching, bo jest ważny. Mordowiesz, aż się? Chodź. Nie chcesz też? Teraz po 20 godzinach, żeby sobie... Nie. Bo też kółko do włosów. Pamiętaj, jaki mamy challenge. Tylko wszystkie dobre rzeczy. Ale ładna guma, no. Ale ładna guma. Ta guma jest... Ta guma jest śliczna. Na 3-4 ślicznie się wieszamy. Trzy, cztery, sojże się takie na podpromiu po prostu. Proszę bardzo, proszę załatwić. Apeluję. Wypróbowane. Tak, jest mi wygodnie. Dokładnie. Świetnie. Tak, jak mówię, się noga teraz jest do robicia. Numerki też są. Mojego akurat nie ma. Ja będę spojrzał cię gdzieś. Ale proponujemy, że na podpromiu też instalujemy takie sprzęgania. Dziękuję. Jak po pierwszym treningu? Bardzo dobrze. Ale coś więcej? Komfortowa hala dla trenerów. Uważam, że najlepiej będzie miał asystent trenera i fizjoterapeuta, jak będą siedzieć na tych krzesłach. No, nie wiem, że trener będzie stać dużo. No, no, fajna hala. Wszystko dobrze. Bardzo dobrze. Three, two, one, let's go! No!
jeszcze raz, jeszcze raz. Again. Dobra. Wiele co mi się ma przejść. Dude, I don't know how to do it. Hello. Dobry dzień, хорошо. Хорошо, добрый день. Witamy serdecznie na Ukrainę. Zaporoże. Gdzieś na Ukrainę. Dobra, opowiedz, z kim jesteś w teamie i co gramy. Tu jest mój partner z teamu. Tak, rozciąga się właśnie. Rozciąga. Rewanżem. Wczoraj wygraliśmy iloma? 5, tak? 5 punktami, ale to warunki były po prostu nieprzygotowane. Przestań. Nieprzygotowane było boisko. Parkiet był inny. Teraz mamy Teraflex. Dzisiaj będzie lepszy jak to wynik mówią dla nas. Złej baletnicy. Team numer 1. A tu team przegranych. Tak. Team numer 2 nie przegrani. Przegranych, czekaj. O, dobra. Okej, okay. Będzie. Sumowanie, proszę bardzo, teraz trenerzy. Kto wygrał? 2-2. Tak, bo my wygraliśmy sporo. Bardzo fajny mecz nógu. Żeby podsumować, to byliśmy najlepsi po prostu. Proszę tu nie przeszkadzać. Byliśmy najlepsi, ale kto dostał czapę? No, chciałem powiedzieć, że Stefan Antiga przez całą karierę nie dostał tyle beretów, co w tych małych grach. Piłkę meczową zepsuliście wy, bo mieliście... Tak, ja właśnie chciałem podsumować to profesjonalnie, mianowicie zabrakło nam doświadczenia, szczególnie Damianowi. Po prostu młodość, mądrość. Grał pierwszy raz w siatkówkę i meczową piłkę, meczową zagrywkę zepsuł, ale Paulina go trochę rozpraszała. No i co zrobić? Ale wrócimy mocniejsi, wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy. To jest zmiana faktu, że Stefan Antiga dostał tyle beretów, co wszystko u kariery nie dostał. I to jest najważniejsze! Jeszcze dodać, że Stefan Antiga na highballu słaby. I z lewego nie atakuje. Z lewego nie atakuje. I jak przyjmuje, to nie atakuje. Tylko was opiwa. Bardzo dobrze. Teraz trenerzy udają się na krótką odprawę do szatni. I wracamy na halę. Zaczynamy bój. Panowie gotowi? Oczywiście. Teraz to ten dzień. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś jest gdzieś. Gdzie jest ryba? Ryba. A, dobra, już za późno. Co się uśmiechnie? Nie. Uśmiechnij się. No.
Jak mecz? No jak, 3-1. No 3-1 właśnie. Już z nami czy... Jestem z nami czy nie? Jestem, oczywiście. No, ciekawe było. Ciekawo? Ciekawo, bo tak zrobiliśmy sami sobie gorąco. Bez... bez sensu. Ale na końcu się udało wygrać, bo Chelsea o 3 punkta i co? Mamy 3 punkta i teraz wrócimy do... przepięknego Rzeszowa. Właśnie, co myślisz o Nowej Cieszynce? Nie mam dużo czasu zobaczyć to. Może na powtórki na Polsce to zobaczę. Ale na pewno jest super, bo dziewczyny są bardzo kreatywne. I na przykład Gabi, ona naprawdę jest bardzo kreatywna i ma takie fajne pomysły. Że czasami człowiek naprawdę pomyśli, że no po prostu powinnała coś innego. Zajęcie coś innego niż się w kółko.